działamy. Filip Lewandowski, MMROX i Kuba Wikłacz ze mną. Cześć. Witam wszystkich. To dobra walka się szykuje 4 września. Bardzo dobra, już nie mogę się doczekać i no, na pewno będą emocje, będą duże emocje. Zanim o tej walce pogadamy, no to zapytam o sparingi, które miały dzisiaj miejsce, bo wpadliście do WCA, w którym sobie właśnie rozmawiamy. No mocna ekipa dzisiaj była z tego, co widziałem. Bardzo mocna, ja tu głównie przyjeżdżałem posparować z Michałem i z Sylwkiem i no korzystam z tego, że mogę powalczyć ze przeciwnikami, którzy trochę mają zbliżone te warunki fizyczne do mojego przeciwnika. Jak często jesteś w WCA? Raz w tygodniu, ale to raczej będą z 4, może 5 jednostek sparingowych i to na tyle. Reszta przygotowań w Olsztynie. Ale to i tak przyjemnie, fajnie. Bardzo przyjemnie, fajnie. Zresztą nie mam daleko do Warszawy, mogę sobie przyjechać z rana, wrócić po południu i nie ma z tym żadnego problemu. Antun Racic, co ty o nim powiesz? No na pewno bardzo mocne nazwisko, super zestawienie i zderzenie takich płaszczyzn, że ta walka po prostu musi być ciekawa i zapewniam was, że tak będzie. Straszny dzik fizycznie, on ma taką specyficzną budowę, bo jest bardzo niski, krępy, ten środek ciężkości ma no bardzo specyficznie, że tak powiem, nie wiem, umiejscowiony. Myślisz, że to będzie duży problem, jeżeli chodzi o tą jego fizyczność? Na pewno trzeba upatrywać, jak zawsze, we wszystkim mocnych i słabych stron. Ja też jestem bardzo specyficznie fizycznie zbudowany, szczególnie na tą wagę, tak więc będę chciał wykorzystać te swoje mocne strony i popracować nad tymi słabymi, żeby Antun ich nie wykorzystał. No prosta sprawa. Jasne, że tak. Dobrze go rozpracowaliście. Wszystkie walki na pewno dokładnie obejrzane. Na pewno dokładnie obejrzane i jest wiele elementów, których uważamy, że możemy go bardzo mocno zaskoczyć i wiele błędów wypatrzyliśmy, wiele zalet, na które się też szykujemy, tak więc technicznie, taktycznie jestem bardzo dobrze przygotowany. No wiadomo, już uprzedzam, że no nie będę tutaj nic zdradzał. Jasne, ja nawet nie pytam, wiesz. Na trzy najmocniejsze strony Antuna, o to chyba mogę zapytać. Trzy, no na pewno ta fizyczna taka mocna siła, konsekwencja i myślę, że ten taki boks dosyć specyficzny, ale często sięga tymi rękoma. Miałeś z nim, że tak powiem, nie wiem, lubicie się, nie lubicie się? Nie, no ja po prostu go szanuję, oczywiście, że go lubię, jakby nie miałem z nim żadnego kontaktu. Ale oglądam jego walki, jest naprawdę w porządku gościem z tego, co widzę w wywiadach, tak więc kompletnie nic do niego nie mam, bardzo go lubię i szanuję, bo to sportowiec. Gala tutaj na miejscu, można powiedzieć, bez publiki. Żałujesz, że w ten sposób to będzie wyglądać? Żałuję, chciałbym jednak wziąć udział w takiej gali, gdzie będzie publika, no ale cóż, co ja mogę zrobić? Po prostu ja mam się bić, swoją robotę zrobić, a jak będzie okazja w przyszłości bić się na gali z publicznością, to będę bardzo zadowolony. No Antun to jest jednak głośne nazwisko w KSW. Czujesz przez to jakąś taką większą presję? Totalnie nie odczuwam presji. Jakby do każdego pojedynku wyłączam się na takie rzeczy, jak jakaś taka presja, kto jest faworytem, kto jest underdogiem. No, kompletnie mnie to jakby nie interesuje. Ale czuję przeogromną motywację, że to jednak jest właśnie Antun i że to jest bardzo mocne nazwisko, to mnie dodatkowo motywuje. A ta walka to jest dla Ciebie furtka do? No myślę, że do walki o pas. Naturalnym bardzo posunięciem by było to, że wygrany zawalczy o ten pas i zrobię wszystko, żeby do tej walki doszło. Kiedy byś chciał o ten pas walczyć? Gdybyś to mógł o tym decydować? Nie wiem, myślę, że to jest kwestia jak się ta walka skończy i kwestia tego, jak to będzie z dyspozycyjnością tego wygranego z tego pojedynku i mistrza oczywiście, tak więc no zobaczymy. Mamy czekać na pełen dystans, czy raczej nie mrugać, że tak powiem? Macie się przygotować na wszystko, ale na pewno też nie mrugać. Widziałem bardzo fajny trailer, ty na pewno też, walki wieczoru Kinsla z Soldiczem. Z Wami też coś takiego nagrywali? Możemy się spodziewać właśnie takich podobnych gdzieś tam nagrań? Znaczy, no nie wiem, ile tam mogę powiedzieć, ale taki w takim klimacie nic nie nagrywali, a bardzo mi się ten trailer podobał, bo jednak taki fajny, niestandardowy, coś innego. Wszystko ode mnie, to co? Widzimy się pewnie na ważeniu, dopiero a już potem na samej walce. Dokładnie. Dzięki serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Do zobaczenia i oglądajcie moją walkę, bo będzie warto, będą emocje i na pewno mogę Was bardzo mocno zaskoczyć. Dziękuję.